Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie po dość długiej przerwie. Ostatnio kilka rzeczy mnie natchnęło do tego, żeby nakręcić odcinek. Po pierwsze, Plants vs. Zombie 2 działa. Jak pewnie słyszycie, gra jest włączona w tle i zagramy sobie dzisiaj w Plants vs. Zombie Garden Warfare 2. Nie wiem, jakieś anti-cheata zrobili i podobno działa. No nie spotkałem jeszcze cheatera, gdzieś tam widziałem w necie, że niby nie działa, ale nam grało się ostatnio całkiem nieźle na Archiwum Live. Znaczy graliśmy na żywo, a na Archiwum Live można to znaleźć. No więc postanowiłem nagrać kolejny odcinek. Ale zanim przejdziemy do odcinka, to jeszcze połączymy go z dodatkowym tematem, bo brałem udział w turnieju Pokémon. Karcianki Pokémon tu mam. Tu mam karty i jako, że wygrałem, znaczy nie jakby wygrałem turniej, tylko wygrałem jakiś element tego turnieju, jeden mecz. Poprzednim wygrałem dwa mecze, a dzisiaj w sobotę wielkanocną przegrałem, ale wygrałem jednego boosterka, którego sobie otworzymy, takiego specjalnego. Moi drodzy, teraz będzie trochę podchwytliwie, znaczy ja tu mam cały, wiecie, zbudowałem sobie na szybko kamerę z mikrofonem. Mikrofon mam tutaj, jak mówię do was, to go mam z boku, więc może dziwnie słychać, ale mam nadzieję, że będzie widać. I to są te. Dwa boosterki sobie oczywiście kupiłem, bo nie wygrałem. To wygrałem, właściwie graliśmy w Ditto, nie wiem czy w ogóle kojarzycie, jak będziemy grali w Plants vs. Zombie, to wam wytłumaczę o co chodzi. Ale to jest taki turniej, w którym losuje się karty z boosterów, które wcześniej się kupiły, jakby wspólnie otwiera się boostery i wybiera z nich karty. I ja część kart sobie wybrałem i pokażę wam te karty, które wybrałem, bo otworzyliśmy razem 9 osób po 3 boostery, czyli 27 boosterów, czyli całkiem sporo kart. No i tutaj jest kilka tych, które ja sobie wybrałem. Znaczy one są wszystkie holograficzne i jakieś takie, wiecie, czy tam reverse holo. Nic specjalnego tutaj nie ma, bo jako, że zająłem 8 miejsce na 9 osób, no to nie mogłem za bardzo sobie nic super powybierać, ale jakieś tam karty mi wpadły, całkiem zwykłe. Tu wybrałem na przykład, bo mi się plastelinowy obrazek podoba, zestaw ptaków, jeden, drugi, trzeci i te chyba dwa to jedyne takie, które mi gdzieś tam polecali, że to mi, wiecie, wejdzie w deck, jak będę układał sobie i się do czegoś przydadzą, czyli oczywiście energia i Ultra Ball, ale taki trochę rzadszy. 8 osób przede mną wybierało i wybrali te najlepsze karty, ale ja w pierwszym wybraniu wybrałem sobie Prize Packa, czyli taki zestaw 6 kart. Podobno jest to gorsze niż zwykły booster taki, ale pomyślałem, że go wezmę, bo go sobie po prostu otworzymy na odcinku i zobaczymy, co tam w nim jest. Więc ja go otwieram i wyciągam i patrzymy, co w nim jest. Energia, Lucario i patrzcie, i nie wiem co to jest, ale fajny ma hologram w ogóle, jakiś taki paskowany. Ciekawe. To mi się wydaje, że też może być fajne i też holo wypadło. O i na końcu jedna energia i oczywiście kodzik do gry online, w którą ja sobie gram. Wydaje mi się, że te trainery całkiem niezłe, że dwa takie trainery mogą się do czegoś przydać, bo będę miał do swojego, wiecie, do swojej talii na przykład, jak będę grał. I moi drodzy, boosterek, to już jest przeze mnie kupiony, nie wygrany, chociaż w tym turnieju, który grałem 2 tygodnie temu, wygrałem boosterki, chyba 3. I tu znów będziemy mieli, żebym ja to z dobrej strony otworzył, wiecie, o, coś tam się świeci na złoto. Pewnie super jakaś karta. O, ja lubię takie wyszywanki. Zwykły, to nas nie interesuje. Ten trainer może się przydać, bo się go chyba używa. Wow! Nie wiem, czy to fajne jest, ale powiem wam, że wygląda nieźle, żeby wam zaprezentować. Widzicie, jak on się świeci? Tak na złoto? Cały jest taki złoty. Ja się nie znam na tych kartach. Oczywiście zapytam kolegów w Gliwicach, w Krainie Goblinów się tam spotykamy, więc zapytam kogoś, ile to jest warte. No i tutaj metalowy też taki holo. Wydaje mi się, że ta musi być całkiem niezła. Taka złota ładnie wygląda. Ja te dwie karty najlepsze sobie tu zostawię, u góry, żeby było je widać. No i mamy jeszcze jednego boosterka i go sobie również odłożymy. I jeśli wy zbieracie takie karty i w ogóle to kogokolwiek interesuje, to po pierwsze chciałem wyzwać Dawidka na otwieranie kart i zobaczymy, co komu lepiej wypadnie. No ale to na przyszłość, jeśli będę dalej kręcił, zobaczymy. Napiszcie po prostu, czy chcecie. Ja nie wiem, w ogóle wy już jesteście chyba wszyscy dorośli. Dużo osób wpada w trakcie live streamów na Twitcha i mówi, o ja cię oglądałem za młodu. Ja tam oczywiście gram takie gry bardziej, wiecie, no dorosłych materiały, nie? Ale na przykład Pokémony są ponadczasowe. To się może przydać, bo to jest booster. O, czekajcie, tu mi coś wpadło. Future, jakiś, nie wiem, jakiś żuk. Booster, no i tu Koraidon mi wpadł. Aha, no i one oczywiście są holograficzne, nie? Te są holo, to jest właściwie nie wiem, czy to jest holo, czy reverse. Ona się cała świeci, to jest chyba reverse holo, się na to mówi. I to też jest chyba reverse. No, ten mi się wydaje, że to może być coś spoko, ale to dopiero po nagraniu sprawdzę, więc nie mogę się teraz na przykład emocjonować, bo jeszcze się okaże, że to nic nie warte. Dobra, te karcioszki sobie teraz zostawiamy, przechodzimy do gry, a ja wam trochę pogadamy sobie o, wiecie, o tematach, nie tylko pokemonowych oczywiście. Najpierw, żeby wam pokazać, bo tak jak mówię, wydaje mi się, że się wiele poprawiło w grze, to znaczy jeśli chodzi o dostępność serwerów i ktoś zapytał, w jaki sposób ty są, takie było pytanie na czacie na Twitchu, w jaki sposób ty są w ogóle wbijasz do tej gry, że tobie tak znajduje, nie wiem, zobaczmy, gra wieloosobowa, bitwa o teren oczywiście i wybieramy bitwę o teren, skakujemy.
i zobaczymy, czy nam nas od razu wrzuci, czy... I patrzcie, od razu nas wrzuca, czyli ludzie grają, czyli można wrócić do gry, jeśli dawno nie graliście. I groszek. To już w ogóle nie ma pytań, nie? Historia Pokemonów, czy historia powrotu do streamowania? Nie ma na razie powrotu do streamowania. Tu się nie, niech was nie zwiedzie to, że to jest odcinek. Oczywiście jest szansa na to, że będzie więcej nagrywane, jeśli znajdę na to czas. Dobra, zacznijmy od tego, czemu nie ma odcinków, czemu w ogóle nie nagrywam na kanał i nagle przerwałem. Pierwsza sprawa jest taka, że Plants vs. Zombie, które głównie nagrywałem, zresztą to nie ma znaczenia. Plants vs. Zombie nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że ja po prostu pracuję, mam żonę, nie mam trochę czasu, mam inne priorytety, dlatego po prostu nie nagrywam, ale streamuję co tydzień w weekendy, więc jeśli ktoś zatęsknił za, nie wiem, za moim gadaniem, wątpię, szczerze powiedziawszy, to jest, muszę się trochę skupić na grę, to jest bardzo duża szansa, że jeśli sobie w weekend wejdzie na Twitcha, /Soushibo na Twitchu, albo tu jakiś link pewnie jest, bo my mamy bronić, ojej, ja nie lubię bronić, no ale brońmy, po prostu wejdzie na Twitcha, to znajdzie mojego streama. Proste. Czemu nie nagrywam? Bo po prostu nie mam czasu i nagle mi się on nie pojawi, to, że ludzie będą chcieli oglądać i tak dalej, to nie znaczy, że ja znajdę więcej czasu. Dodatkowo Plants vs. Zombie trochę, wiecie, ci cheaterzy się pojawili. Ja nie mogłem w ogóle serwerów znaleźć, żeby sobie pograć na spokojnie. Ciągle coś to chciałem nagrać, to właśnie jakiś problem był. Plus jeszcze to, że w zwykłych Plants vs. Zombie, wiecie, tych takich, wiecie, komórkowych, też nie bardzo tam się cokolwiek działo. Jakieś te wprowadzili, pełno rzeczy tam trzeba było kupować i mapy się skończyły, te fajne, takie fabularne. Wszystko się skupiało na, się w ogóle muszę na grze skupić. Wszystko się skupiało na tym, żeby jak najwięcej, wiecie, kupić dodatkowych roślin. Też tak trochę średnio. No więc nie miałem za bardzo przyjemności z tego, mówię, dobra, olałem. I nie nagrywałem. I tyle. Innych gier mi się za bardzo na kanał nie chciało nagrywać, jednak ta społeczność, wiecie, widzów, którzy gdzieś tam wokół planców, czy właśnie jakichś takich prostszych gier clashowych się zebrała, no to byli głównie tacy widzowie, a na Twitchu była ta cała reszta, która chciała oglądać streamy. Oczywiście jest jeszcze Soushibo Live kanał, gdzie są moje wszystkie materiały. Czekajcie, no zagrajmy coś, bo przecież aż wstyd tutaj biegać. Ja biegam, gadam i nie ten. Tam są wszystkie materiały archiwalne z Twitcha, jak wiecie, streamy idą na żywo, to tam je znajdziecie. Jest tego bardzo, bardzo dużo. Codziennie przynajmniej jeden film się pojawia, no ale one nie są, wiecie, takie zrobione pod YouTube'a, nie? Ja tam sobie zamulam, bo zazwyczaj jestem zmęczony i tak to mniej więcej wygląda, nie ma tam jakiegoś zbytniego entuzjazmu, no ale życie, przynajmniej gram sobie w gry, które gdzieś mnie tam interesują. Jezu, nie mogę, no gin. Udało się w końcu, no. W końcu się udało. Wycięło mi rękę? Nie wiem, czy mi tu... Bo mi green screen wycina ręce, znaczy, a to właściwie nie jest green screen, to jest taki udawany green screen. No i nas pokonali. Co mnie może zachęcić do nagrywania, to, że plancy działają, czyli mam w co grać, ale nie chciałbym tylko planców nagrywać, nie za bardzo wiem, co bym mógł nagrywać, bo... Znaczy, wy żeście już dorośli, jeśli to oglądacie, mam nadzieję, że... Znaczy, mam nadzieję, no tak powinno być, tak? Kiedy ja nagrywałem? 3, 4, 5 lat temu? To pewnie macie teraz po 20 lat, czy ileś. I powiedzmy sobie szczerze, mogą was Plants vs. Zombie już nie interesować za bardzo, więc może ja powinienem nagrać jakiś vloga, coś pogadać, nie mam pojęcia zielonego. No ale zmiksowałem to trochę z otwieraniem Pokemonów, bo to, szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że starsze osoby też interesuje, to znaczy jak ja ten turniej grałem, tam większość osób jest starsza, tam jakieś 3-4 młodsze osoby, pozostałe powiedzmy na przykład 5-6-7 to są, wiecie, to są osoby, które mają... No i mnie pokonał. Sorry, przepraszam, jak ginę, to mi myszka wyskakuje z ekranu i mi się gra wyłącza. Znaczy, tylko tak przełącza. Naprawimy to następnym razem, a teraz to się wycięło z materiału. Akurat paczki chętnie bym podpierał, bo tak jak mówię, ostatnio się ponownie troszeczkę wkręciłem. Ja teraz powiem pierwszy raz, jak... Znaczy pierwszy raz, no. Kiedyś to ja grałem, wiecie, Foxy, jak była pierwsza edycja i tam jakaś druga, trzecia. Nic już nie umiem grać. No więc wtedy grałem, a teraz dwa tygodnie temu, że u nas w Gliwicach, w Krainie Globlinów, to jest taka, nie wiem, taki klub trochę karciankowy, sklep, gdzie ludzie się spotykają i grają, że mają turniej właśnie w karciankę Pokemona. Ja nic nie robię, oni do mnie strzelają. No kto do mnie strzela? Co się dzieje tu w ogóle? Czy ja w ogóle kogoś pokonałem? Dobra, dwie osoby. Wrócimy do formy. Pogramy trochę więcej, wrócimy do formy. No więc dowiedziałem się, że robią turniej, ale to jest taki turniej, nie na zasadzie taki, że musicie mieć te pełne talie po 60, wiecie, po 60 tych. Się schował. Dobra, na odległość go. Po 60 kart, tylko po 40. W ogóle kupujecie sobie taki zestaw kart początkowych. Macie w nim 40 kart i w nim są 4 boostery. I z tych 40 kart, to jest taka prosta talia, plus tych 4 boosterów układacie sobie na tym turnieju talię i gracie nią. No i to powoduje, że po pierwsze nie musicie przychodzić ze swoimi kartami. A, już wiem, to się pre-release nazywało, czyli przed wydaniem nowego sezonu, czyli nowego dodatku do Pokemonów.
Oni po prostu wydają takie, robią takie turnieje, że można sobie zagrać. No więc było to niezłe, ja nie wiem, kilkanaście osób było, więc całkiem sporo. I poszło mi nieźle, wygrałem dwie chyba z trzech, czy trzy z czterech walk, już nie pamiętam. Ale na pewno wygrałem dużo, byłem jakoś tam w czołówce, całkiem wysoko. No i mogłem dzięki temu sobie, poza tymi wszystkimi oczywiście kartami, to, które dostałem na początku, mogłem sobie jeszcze wybrać 4, 5 boosterów, 3, coś koło tego. Więc całkiem spoko. No i teraz po dwóch tygodniach się okazało, że jest tu znów turniej i turniej Ditto. A to młodsi mogą nie kojarzyć, o co chodzi. Starsi, ja też nie kojarzyłem do teraz, ale teraz już wiem, co to jest. Podobno jeśli ktoś grał w Magica i jakieś inne takie karcianki, to będzie kumał, o co chodzi. To polega na tym, że każdy z graczy, tam się płaciło 60 zł, 3 boostery żeście dostawali. Siadało się w grupach, każdy otwierał jeden booster, wybierał z niego jedną kartę i podawał dalej do kolejnej osoby. Ta kolejna osoba wybierała jedną kartę i do kolejnej, więc to jest taki draft się to nazywa. No i podobno w tych innych karciankach, jak jakiś Magic i tak dalej, też się takie drafty gra i to jest popularny format, bo zawsze jest coś innego, wiecie, zawsze coś innego w tych boosterach dostaniecie, inną talię ułożycie, trzeba mieć dużo szczęścia, ale też dużo umiejętności, żeby coś takiego zrobić. Oczywiście jest tabela wyników, kto wygrał, kto przegrał. Wszystkie karty, które są w jakiś sposób rzadkie, czyli te holograficzne, reverse holo, no wiecie, to wszystko, co tam wam pokazywałem, jakieś takie lepsze karty, wykładane są na stół i po kolei, tak jak jest tabela wyników, każdy po jednej karcie znów wybiera. To oczywiście powoduje, że chwilę to trwa, no bo to nie jest tak, że wiecie, z tej tabeli wynik, no wiecie, każdy się zastanawia. Ci oczywiście bardziej doświadczeni to wiedzą, co wybrać, no a ja jako, że nie byłem doświadczony, to tam pewnie wszystkich irytowałem, że zamiast wybierać szybko, to się zastanawiałem, ale coś tam powybierałem, zresztą widzieliście te karty, które wybrałem, no i może nic specjalnego, ale zawsze. Bo nie wiem, czy słyszeliście, ale Pokémony karcianka to jest w ogóle, wiecie, kolekcjonerska, to pewnie wiecie. Karty się zbiera, one niektóre są dużo warte, chociaż moim zdaniem, no nie ma szału, to nie jest tak, że wiecie, że wypadają wam nie wiadomo jakie karty co chwilę, wiecie, $1000 czy coś. Jest kilka kart, które są dużo warte z tego, co widziałem. Ale to jest naprawdę kilka kart i to taki, co mają po 20 lat, nie? A cała reszta to jest takie, wiecie, na zasadzie dużo, czyli $10, dużo, czyli $20 albo 50. To, wiecie, no to nie są rzędu dziesiątek tysięcy dolarów. I w tym turnieju, oczywiście, jako że tyle tych boosterków było, to otwiera się nową paczkę. Bo z uwagi na to, że te karty są coś warte, to niektóre sklepy, nie wiem jak to jest w Polsce, mam nadzieję, że nie, ale słyszałem, że na zachodzie tak bywało, że otwierają paczki, ważą te paczki, bo wiecie, bo te holograficzne, taka karta, wiecie, holograficzna, jakaś tam złocona cała, będzie troszeczkę cięższa niż taka najzwyklejsza karta. No nawet w ręce czuć, że ona jest cięższa i potrafią ważyć te paczki i wyciągać te najwięcej warte. Ludzie chcą, żeby były pełne takie pudełka po 30, kurde, ja nie zginąłem, po 36 boosterów, czyli tych takich, wiecie, paczek z 10 kartami, żeby właśnie takie boostery były z pełnych paczek wyciągane, zafoliowanych, żeby było wiadomo, że to jest nieruszona paczka, nikt jej tam nie ważył, nikt nie oszukiwał. No i na tym turnieju też oczywiście była taka paczka, tam właściciel tej Krainy Goblinów ją otworzył. Oczywiście 36 boosterów żeśmy z niej nie wyciągnęli, tylko jakąś tam mniejszą ilość. Mówi się, że w tych paczkach jest jakaś szansa na znalezienie, że na przykład tam dwie takie super rzadkie karty będą w takim całym pudełku tych boosterów. Jeśli na takim turnieju one wam nie wypadną, tak, czyli wszyscy otworzyliśmy 27 boosterów, to znaczy, że te najrzadsze karty są w tej pozostałej dziewiątce, tak, no to opłaca się kupić te 9 w ogóle szybko i wiecie, i szukać tych brakujących kart tam, wbrew temu, co na początku niektórzy myśleli, jednak okazało się, że w tych, które żeśmy wylosowali, były dobre karty i te pierwsze osoby mogły coś tam sobie wybrać, ale znów, gdyby ktoś to kupił, wyciągnął i chciał sprzedać, to raczej by na tym nie zarobił, więc wydaje mi się, że takie, wiecie, zarabianie, handlowanie to chyba, wiecie, w takich nowych zestawach, które dopiero co wychodzą, to się za bardzo nie opłaca, no chyba, że jest jakaś karta, która pasuje, wiecie, że dużo osób ją gra, jest rzadka i po prostu potrzebują je do talii, żeby na turnieje jeździć i tak dalej, no to wtedy, no teraz dzisiaj na przykład jeden z kolegów powiedział, że on musiał, znaczy, że ktoś od niego kartę pożyczył, bo jedzie na turniej do Anglii, no i nie miał tej karty, a potrzebował ją do swojego deku, a musi mieć oryginalną, bo nie wolno grać, wiecie, jakimiś nieoryginalnymi, nie wiem, czy czymkolwiek, zawsze trzeba mieć, wiecie, oryginalną kartę, no i nie zawsze jest taka możliwość, żeby ją mieć w swoim deku, bo wiecie, jest nowy dodatek, który wyszedł dosłownie, nie wiem, tydzień temu i wiele osób nie ma tych kart i wtedy ktoś jest w stanie dużo zapłacić za to, żeby ją mieć, no, prosta sprawa. Tak to mniej więcej właśnie wygląda, jeśli chodzi, udało nam się wygrać, dobra.
dobra, to było spoko. To było spoko, udało nam się wygrać, a ja wam trochę o Pokemonach opowiadałem. To co, wystarczy tyle na odcinek, nie? No taki, no nic specjalnego, powiem wam, nic specjalnego. Nie ma tu jakiejś, nie wiem, nie wiadomo akcji. Jeśli dobrze poszło, to tutaj kolega pomocnik, montażysta, spróbuje z tego coś zmontować. Tak więc co, ja wam dziękuję za oglądanie. Idę sprawdzić, co ta karta jest warta, ten Iron Leaves. No jest, kurczę, no nie wiem, jest jakiś złoty, to musi być spoko. Pokazuję go jeszcze raz. Iron Leaves. Aha. I tyle. Jeśli chcecie się ze mną skontaktować, to możecie próbować chyba pisać do mnie na Discordzie. Discord jest w opisie do tego filmu. Strona internetowa aktualnie nie działa, bo hakerzy mi tam jakieś skrypty zainstalowali. Muszę coś tam odbudować ją. Tam nie było za wielu rzeczy, ale na pewno nie aktualne. Gdybyście chcieli do mnie napisać, to e-mail macie tu na YouTubie gdzieś tam podany w kontakcie. Ten e-mail działa. Na ten Discord chyba najłatwiej, na PRIF. Oczywiście ja to tam, nie wiem, mam nadzieję, że odczytam. Gdybyście mieli przypadkiem takie kody do Pokémon Live, to co pokazywałem, takie wiecie, z boosterów, takie coś, co wam wypada, to możecie mi podesłać jakieś zdjęcie, będę wdzięczny, bo ja w tym Pokémon Live sobie gram po prostu na telefonie. Dajcie oczywiście znać w komentarzach ewentualnie, co byście chcieli zobaczyć na kanale. No i tyle, nie? No tak jak mówię, mam tutaj pewien taki dysonans, że osoby, które mnie kiedyś oglądały, teraz raczej nie będą oglądać Plant vs. Zombies, a ten kanał jest taki trochę z plansami, z tym wszystkim i ja tu nie wiem, no nie będziemy tu robić jakiejś rewolucji, nie? Jeśli mielibyśmy coś dalej pokręcić, ale jest trochę ciekawych gier, w które można było zagrać. Może na przykład po prostu z kimś, nie? Z Bonkolem. On zawsze coś tam śmiesznego ma do zagrania i to mogą być jakieś takie let's playowe kawałki, ale w większej ekipie, żeby to było po prostu ciekawsze trochę. Tak więc ja wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeśli wam się podobał ten film, to zostawcie oczywiście łapkę w górę. No i komentarz, tak jak wspominałem. Trzymajcie się, cześć!